mini lekcje języka angielskiego w Radiu Opole. Zanim poznamy ciekawe sformułowania w języku angielskim z kolejnej piosenki, oczywiście na początek powtórka. Marek Tkaczyk, który prowadzi szkoły językowe w Polsce i Wielkiej Brytanii, przygotowuje dla nas ciekawe sformułowania, jeśli chodzi o utwór Sugar Maroon 5 z poprzedniej lekcji. Co to było to Maroon 5, Kasiu? To był kolor taki bordowy. Bakłażanowo-łososiowy. Tak. Dzień dobry wszystkim. I teraz z tej piosenki mieliśmy dwa fajne słówka, Kasiu, odnoszące się do tego, jak opisujemy ludzi. Pierwszy z nich to był ten tak zwany false friend, czyli słówko, które wygląda bardzo podobnie jak nasze słówko w języku polskim, ale oznacza coś zupełnie innego. Co to było? To było sympathy. Sympathy. I co to znaczy? Znaczyło współczucie. Dokładnie, czyli... A sympathetic, współczujący. Tak jest. Świetnie zapamiętałaś. Super. Czyli jeżeli powiemy, że I feel sympathy, to nie znaczy, że czujemy sympatię do kogoś. Tylko współczucie. Tylko współczujemy tej osobie. I drugie słówko, które oznaczało to, że brakuje nam pewności siebie. Jesteśmy tacy roztrzęsieni i... Insecure. Insecure. Świetnie. Kolejna piosenka dzisiejsza. Wokalistka... Też związana z kolorem. Którą Kasia podpowiada marynarką. Tak jest. Wokalistka fajnie się przyznała w wywiadzie, że cały tekst, który dosyć taki jest poważny i jest takim dialogiem między kobietą a mężczyzną, był zainspirowany kłótnią o masło. Więc ona powiedziała i potem wytłumaczyła dalej, że była taka rozmowa gdzieś, którą ona miała gdzieś poranną przy śniadaniu, że została poproszona o masło przez drugą połówkę, podała to masło, po czym usłyszała, to jak mi podałaś to masło, to pokazuje, że już między nami nic nie ma. I ona tak patrzyła na niego. Trzeba uważać na to, jak się podaje masło. No właśnie. I ona tak patrzyła i mówi, ale ja tylko podałam masło. I to jest właśnie tak jakby kwintesencja tej piosenki, całego tekstu, że to, co my robimy czasami, zostaje zupełnie inaczej odczytane przez drugą stronę i nagle się może okazać, że w jednej osobie rośnie pewność siebie, jeśli chodzi o związek, a w drugiej osobie ona wręcz leci na łeb, na szyję. I tutaj jest ten brak komunikacji. Można być jakby w dwóch różnych rzeczywistościach. Tak, 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 dokładnie. Ona właśnie o tym napisała całą piosenkę. I teraz tak, bardzo ładne wyrażenie, bardzo mi się podoba, romantyczne takie, które możemy użyć o tym, jak powiedzieć komuś, z kim jesteśmy przez dłuższy czas, jak to się stało, jak to się zaczęło między nami. Kasiu? You are a thief. Tak? Dobrze wymawiam. Uwaga, thief. Thief. Oto TH w angielskim to jest taki dźwięk, którego my nie mamy w polskim. No właśnie, ja nigdy tego słowa dobrze nie potrafię wymówić, więc powiedz mi, jak to powiedzieć. You are a thief. A thief. A thief. Aha. A thief. No i tu jest problem, bo jest i th, prawda? I f na końcu. Thief. Aha. Thief. Aha. You were a thief, you stole my heart. Jak czyli byłeś złodziejem i ukradłeś moje serce. Świetnie. Czyli w pierwszej linijce jakby takie mocne oskarżenie, a w drugiej romantyczne wyjaśnienie, o co chodzi. Teraz kolejna rzecz, która no, w rozmowach bardzo często się pojawia, właśnie to, co jest jakby w tekście tej piosenki, że ja nie wiem, tak jak z tym masłem, ale ja nie wiem w ogóle skąd to się wszystko wzięło, o co tutaj chodzi. Bardzo fajne wyrażenie. Kasiu? I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. Czyli where all of this is coming from. Skąd to się wszystko wzięło? Tak, skąd to w ogóle, nie rozumiem skąd to się wzięło, skąd ta rozmowa, skąd ta dyskusja, to możemy bardzo fajnie wykorzystać właśnie w rozmowie. I teraz bardzo fajne wrażenie, które zostało wykorzystane w piosence. Ja myślałem, że oni jakby przy tym tekście wpadli na to wrażenie, bo go nie słyszałem wcześniej, a bardzo mi się podoba. Okazało się, że nie, że ono gdzieś z łaciny pochodzi, jest dosyć takim starym wyrażeniem. Kasiu? We are not broken, just bent, czyli nie zostaliśmy złamani, tylko zgięci? Tak. A jak to rozumiesz, Kasiu, tak metaforycznie? Ale wiem, bo mi trochę powiedziałaś przed, to dlatego. No. Rozumiem, że jak coś jest złamane, to już się tego nie da naprawić, to a jak coś jest zgięte, to wtedy można to rozprostować. Czyli jest nadzieja dla tego. Tak, czyli możemy wyprostować. Tak jak fizycznie coś znajdziemy w domu i mówimy, a to jeszcze nie złamane, mogę wyprostować. Tak samo tutaj w związku wokalistka śpiewa We are not broken, just bent, czyli jest nadzieja, że możemy jeszcze wrócić do normalnego życia. No to jak zawsze, Kasiu, wracamy do... Robimy powtóreczkę, zobaczymy, co pamiętamy z tego wszystkiego. You were a thief. 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 You o, pięknie. Thief? Mm-hmm. You were a thief. You stole my heart. Świetnie. Czyli? Czyli, że byłeś złodziejem i ukradłeś moje serce. I ukradłeś moje serce, świetnie. You were a thief. You stole my heart. Okej. Okay. I teraz jak
rozmawiamy z kimś i wychodzi temat, z którym my kompletnie nie rozumiemy, skąd się wzięła ta sytuacja. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. Świetnie. Where all of this is coming from. Czyli skąd to się wszystko wzięło? Skąd to się wzięło? Nie rozumiem, skąd ta rozmowa w ogóle. No i teraz to wyrażenie fajne, które oznacza, że sytuacja nie jest stracona, jeszcze można ją naprawić. We are not broken, just bent. Świetnie. We are not broken, just bent. Pamiętajcie o tym, że na aplikacji Spotify jest playlista, na której macie też wszystkie piosenki. O tytule takim jak tytuł programu, czyli co oni śpiewają. A teraz słuchamy? Just give me a reason. Pink. No to posłuchajmy. Co oni śpiewają? Mini lekcje języka angielskiego w Radiu Opole.